Przygotowania do festiwalu reżyserii filmowej mają się ku końcowi. To już 8. edycja wydarzenia, a zarazem pierwsza, która odbędzie się w Jeleniej Górze. Praktycznie wszystko mamy już zapięte na ostatni guzik, czyli program ułożony, aktorzy zaproszeni, reżyserzy również, goście festiwalowi. Także gala sama jedna, zarówno rozpoczęcia, jak i zakończenia, też już są gotowe. No praktycznie teraz czekamy na 6 czerwca, no i na publiczność. Nie ukrywam, jeleniogórską. Poprzednie edycje festiwalu organizowano w Świdnicy. Jako jeden z marszałków województwa dolnośląskiego wspierałem ten festiwal w Świdnicy. Cieszył się on bardzo dużym zainteresowaniem ze strony i mediów, ale i przede wszystkim ze strony widzów. Staraliśmy się tak ułożyć program, żeby każdy mógł znaleźć w tym programie coś dla siebie bez względu na wiek, czyli jest to oferta również skierowana dla ludzi młodych, bardzo młodych, ale również i dla ludzi starszych. Przede wszystkim no to, co jest najważniejsze, czyli połączenie nurtu reżyserów z aktorskimi gwiazdami. Których na święcie reżyserów nie może zabraknąć. W ramach festiwalu odbędzie się ponad 20 projekcji filmów, z czego prawie połowa to obrazy konkursowe. Będą też spotkania z zaproszonymi gośćmi. Reżyserzy są tutaj wspierani przez aktorów. No, mogę tutaj wymienić nazwiska. Artur Żmijewski poprowadzi galę rozpoczęcia wspólnie z Sonią Bohosiewicz. Wręczymy nagrodę za wybitne osiągnięcia w reżyserii filmowej. Odbierze ją Janusz Majewski, no, twórca takich filmów jak Ceka Dezerterzy czy Zaklęte Rewiry. Można było tutaj wymieniać jego dorobek artystyczny, jest przeogromny. No i za twórczą współpracę aktora z reżyserem nagrodę otrzyma Beata Tyszkiewicz. A to dopiero początek długiej listy gości festiwalu, który rozpocznie się w sobotę 6 czerwca i potrwa do czwartku. Nie zabraknie w tym czasie imprez towarzyszących organizowanych przez Jeleniogórskie Centrum Kultury, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida oraz Zdrojowy Teatr Animacji.